Uczyłam się trzy dni, już chyba wszystko wiem. Artem, przeczytaj mi pytania. Pierwsze. Czy wiesz, jak nazywa się najdłuższa rzeka Polski? Wisła, następne. Znajdź trudniejsze. Czy wiesz, gdzie leży najstarsze miasto w Polsce? Na południu Polski, to Kraków. Nie, Kalisz jest w centrum Polski. Czy wiesz, ile metrów nad poziomem morza znajduje się najwyższy szczyt Polski, Rysy? Nie wiem, skąd mam wiedzieć. 2499 metrów nad poziomem morza. Czy wiesz, jakie zwierzę można spotkać w Bieszczadach? Wiem, ale nie wiem, jak się nazywa po polsku. Niedźwiedź. Czy wiesz, kim był? Stanisław Ignacy Witkiewicz i w jakim mieście tworzył? Kto? Witkiewicz. Nie wiesz, że był malarzem i pisarzem? Malował w Zakopanem. Ach, Irina, co ty wiesz? Teraz wiem, że nic nie wiem. Znasz Sokratesa. A znasz jakiegoś znanego Polaka albo znaną Polkę? Tak. Znam kompozytora Fryderyka Chopina i polską noblistkę Marię Skłodowską Kiri. To za mało. Znasz reżysera Krzysztofa Kieślowskiego, poetę i pisarza Czesława Miłosza, albo poetkę Wisławę Szymborską. Niczego nie wiem, nikogo nie znam. Koniec quizu. Nie wiem, co kupić profesorowi Nowakowi z okazji imienin. Zawsze pomagam moim młodszym siostrom odrabiać lekcje. Nauczyciel dziękuję wszystkim uczniom za pomoc. Kiedy macie egzamin z języka angielskiego? W przyszłym tygodniu mam egzamin z prawa międzynarodowego. W środę o 13:00 mam poprawkę z historii. Jutro o 10:30 mam egzamin ustny z języka niemieckiego. Jeśli nie zdasz egzaminu w pierwszym terminie, możesz zdawać egzamin poprawkowy we wrześniu. Nie wszyscy studenci chodzą na wykłady. Chodziłam na wszystkie ćwiczenia i prawie na wszystkie wykłady w tym semestrze. Możesz mieć problemy, bo nie chodziłeś na wykłady. Adam zapisuje się na wszystkie dodatkowe zajęcia. Jak długo zwykle przygotowujesz się do egzaminu? Uczymy się do bardzo trudnego testu z matematyki. Czy już zaczęliście przygotowywać się do testu z ekonomii? Studenci szukają dokładnych informacji w internecie. Szukam moich notatek z wykładów z ekonomii. Moja koleżanka zawsze czyta głośno swoje notatki i nagrywa je na komórkę. Uczymy się z koleżankami i robimy fiszki. Kiedy się uczę, Czytam i powtarzam kilka razy tekst z książki. Profesor Adamski przygotowuje bardzo ciekawe materiały. Powinnam zaliczyć wykłady z socjologii w terminie. Powinieneś zdać ten egzamin. Dużo się uczyłeś. Magda nie powinna się denerwować. Szymon powinien chodzić na wykłady i ćwiczenia.